z tych oto liter. Kto ma jakiś pomysł? Taka zagadka na rozgrzeweczkę kolejna, bo ja coś widzę, że muszę was rozruszać. Późna pora, wszystko rozumiem, pewnie niewiele osób jest w tym momencie przed telewizorem. Słuchajcie, bo generalnie jest ciepło, prawda? A to słowo, które tutaj mamy na dole, jest związane z porą roku. Pomyślcie chwileczkę i mam nadzieję, że zbytnio nie każecie mi tutaj czekać. Przypominam, że już nie bawimy się w nasze kolumny, a szukamy słowa, które uda się ułożyć z tych liter. Kto ma jakiś pomysł? Gwarantowane 300 zł. 300 zł, jeżeli szybciutko usłyszę rozwiązanie, jakie słowo uda się ułożyć z tych liter. Kto ma pomysł? Niech nie czeka i nie pozwoli, aby ktoś go wyprzedził. Dzwońcie do mnie z telefonów komórkowych i z telefonów stacjonarnych. Masz 18 lat? No to rewelacja. To nie tylko możesz się tutaj z nami bawić, a możesz nawet rozwiązać zagadkę i możesz wygrać kasę. Słuchajcie, jest ciepło, jest lato i organizuje się to coś. Bo jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, to w świetle naszego prawa mógłbyś coś takiego sobie zorganizować. Co to jest? No nawet nie samemu sobie zorganizować. Musiałbyś mieć kogoś do pary. Co to jest za słowo? Kto ma już jakiś pomysł? Słuchajcie, tak podpowiadam, tak was naprowadzam, że jest mi normalnie przykro, że do tej pory jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi. Kto ma pomysł? Co to jest takiego? Co można sobie zorganizować, jak ma się ukończone na przykład 18 lat? Można i później. To już tutaj od własnych wymagań i życzeń zależy. Ale ta pora roku, którą teraz mamy, ewidentnie kojarzy się z taką oto imprezą. Co to może być? Jeżeli masz ukończone 18 lat, nie czekaj, nie zwlekaj. Jeżeli wiesz, jakie to słowo, dzwoń natychmiast. Słuchajcie, no nie słyszę nikogo. Dlaczego? Nie wiem. No to zapłacę 400 zł. 400 zł oddam, jeżeli ktoś mi powie, co to jest. Co to jest za słowo? Komu już udało się ułożyć? Nie czekajcie dłużej, nie zwlekajcie. Dzwońcie do mnie już teraz. Jakie to jest słowo? Może te 400 zł, prawie 500 zł, trafi do ciebie. Jeżeli tylko powiesz mi, jakie to jest słowo. Kto ma pomysł? Kto ma jakiś pomysł, słuchajcie? Nie gram już z bankomatem, bo ja oferuję gwarantowane pieniądze. 400 zł. Pewne i gwarantowane. Ale najważniejszą kwestią jest to, abyśmy odgadli, jakie to jest słowo. Jakie słowo da się ułożyć z tych liter? Selewe to nie jest odpowiedź. Nie, te literki tak nie brzmią. To nie jest polskie słowo, a my szukamy polskiego słowa, które jest zapisane w słowniku. Kto ma pomysł? Słuchajcie, to naprawdę chyba nie jest aż takie trudne. Tak podpowiedziałam. Tyle podpowiedzi w ogóle uzyskaliście ode mnie. Kto mi powie, jakie to jest słowo? 400 oddam od ręki. Wyślę je w ciągu 5 dni roboczych. Ale muszę usłyszeć najpierw odpowiedź. Jeżeli tylko wiesz, to naprawdę nie czekaj, nie zwlekaj, bo uprzedzi cię ktoś inny. Kto już wie? Podpowiedziałam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Podpowiedziałam, że jest to rodzaj imprezy, którą się organizuje, ale nie samemu, tylko trzeba mieć drugą osobę do pary. Co to jest takiego? Słuchajcie, to dość oficjalna impreza, tak prawdę mówiąc. Co tutaj by jeszcze powiedzieć, żeby ułatwić? Ja sądzę, że już na pewno w tym momencie jest ktoś, kto już domyśla się, co to za impreza. Selewe brzmi naprawdę bardzo fajnie, podoba mi się, ale to nie jest polskie słowo i to nie jest odpowiedź. Za takie słowo nie zapłacę. Musisz się troszeczkę, odrobinkę wysilić i uporządkować te literki w takiej kolejności, żeby powstało polskie słowo. Zapewniam cię, że to się uda. A sądzę, że już tak naprawdę większość z was wie. Tylko chyba jeszcze się troszeczkę nie zmobilizowała. A jeżeli się zmobilizowała i usiłuje się w tym momencie dodzwonić na otwartą linię, to bardzo dobrze, właśnie na takie osoby tutaj czekam. Jakie to będzie słowo? Kto mi już to powie? Słuchajcie, no nie pozwólcie mi tak długo czekać. Kto ma jakiś pomysł? Gdzie ty jesteś, widzu? Ja tutaj na ciebie czekam. 400 zł na ciebie czeka. Ja sądzę, że pewnie ciebie bardziej to interesuje. 400 zł za ułożenie tego oto słowa.
kto ma pomysł? Wiecie co? Naprawdę znudziło mi się to czekanie. Słuchajcie, jeżeli w tym momencie usłyszę, co to za słowo, zapłacę 0,5 tysiąca. 0,5 tysiąca. Nie mylicie się, o nie, nie mylicie się. 0,5 tysiąca złotych za słowo. Kto już wie? Słuchajcie, przypominam, że pula nagród naszej loterii to 0,5 miliona złotych. Te pieniądze są do rozdania. To tylko i wyłącznie od ciebie zależy, czy pozwolisz nam je tutaj rozdać. Jakie to jest słowo? Selewe nie, selewe odpada. Nie, nie podoba mi się to słowo, to nie jest polskie słowo. Ale ja wiem, że z tych liter uda się ułożyć polskie słowo. I nie jest to chyba takie trudne. Szczególnie, że podpowiedziałam naprawdę dużo. I zastanawiam się, dlaczego jeszcze do tej pory nie usłyszałam odpowiedzi. Dziwi mnie to, naprawdę bardzo mnie to dziwi. Słuchajcie, no... Nie możemy tak długo czekać. Mamy na dzisiaj jeszcze wiele fajnych zagadek i chciałabym je dzisiaj wam przedstawić. No, powiem szczerze, że... No, a ten konkurs również nie będzie trwał wiecznie. Bo niebawem będę musiała zakończyć cały program, więc wykorzystajmy ten czas, który nam pozostał, jak najbardziej. Jeżeli znasz miasto polskie bez litery A, to już dzwoń do mnie teraz, nie czekaj, bo może się okazać, że będzie już za późno. Szybciutko, miasto polskie bez litery A. Mamy już Sopot, mamy Szczecin i mamy Olsztyn. Czy ktoś zna inne miasto bez litery A? I okazuje się, że ktoś zna, rewelacja. Halo, halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Witam cię serdecznie, jakie jest twoje miasto? Bydgoszcz. Bydgoszcz. Super, brawo, 300 zł trafia do ciebie, a ja zapisuję Bydgoszcz. I uwaga, 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 bardzo przyjemna i miła informacja. Kolejna osoba gra już o 400 zł. Czyli w tym momencie nie 300, a 400 zł. Kto się skusi? Ale musisz się pospieszyć. Musisz się pospieszyć. Słuchajcie, były już takie miasta jak Sopot, Szczecin, Olsztyn i Bydgoszcz. Teraz oferuję 400 zł za kolejną nazwę. Mogę już sobie to nawet zapisać. Mam nadzieję, że może kogoś to zachęci. Widok takich fajnych pieniędzy. 400 zł. Słuchajcie, nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ponieważ na początku kazałam wam myśleć o drzewach. Teraz każę myśleć o miastach. Może nawet nie każę, tylko zachęcam. Mam nadzieję, że nie zakręciłam wam za bardzo w głowach tymi zmianami. Mam nadzieję, że są osoby przed telewizorami, które znają jeszcze jakąś nazwę miasta bez litery A. Czy ty znasz? Słuchajcie, ja przygotowałam ten konkurs oczywiście wcześniej przed programem i wypisałam sobie, ile jest miast polskich bez litery A. I powiem wam, że tutaj na tablicy mam te takie najbardziej popularne miasta. Także sądzę, że niedługo mogą się zacząć utrudnienia, mogą się zacząć schody, ponieważ te najbardziej znane miasta już padły. Czy ty znasz jakąś nazwę? Widzę, że ktoś zna. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jaka jest twoja propozycja za 400 zł? Opole. Opole? Super. Tak. Super, super, brawo. Tak się właśnie gra. Opole. I uwaga, uwaga, uwaga. Kolejna osoba, która trafi do mojego studia i poda mi nazwę miasta bez litery A, wygra 0,5 tysiąca złotych. 0,5 tysiąca złotych. Mam nadzieję, że jest to bardzo radosna i przyjemna informacja. Dla mnie by była. 0,5 tysiąca złotych. 0,5 tysiąca złotych. Słuchajcie, jest zapisane na tablicy.
Nie ma tylko nazwy miasta za te 500 zł, ale mam nadzieję, że już za chwileczkę ta nazwa się tutaj pojawi. Kto mi poda miasto polskie bez litery A? Takie, uwaga, które jeszcze nie padło. I przypominam, że ma być to miasto, a nie miasteczko czy wieś. Pomyślcie, pomyślcie. Możecie oczywiście skorzystać z pomocy naukowych. W tym programie jest to jak najbardziej dozwolone, ponieważ liczy się skutek. Oczywiście środek, który wiedzie do celu. Każdy środek, który wiedzie do celu, jest okej. Ale może ty jesteś przed telewizorem i ty nie musisz korzystać z żadnych pomocy, bo znasz takie miasto. To korzystaj, bo pewnie inni teraz wertują atlasy geograficzne, internet, może pytają znajomych, rodzinę, a jeżeli jesteś przed telewizorem i ty już znasz odpowiedź, to słuchaj, połowa drogi za tobą. Masz pierwszeństwo, ponieważ inni może dopiero szukają tego miasta. Jeżeli ty je znasz, dzwoń już teraz. Kto już teraz wie? Kto już teraz może do mnie się zgłosić? Kto chce się zgłosić, żeby wygrać 500 zł? A to nie są byle jakie pieniądze, słuchajcie. To są rewelacyjne pieniądze. 500 za jedną nazwę miasta polskiego bez litery A. Dla kogo? Kto się skusi na 500 zł? A może nie potrzebujesz pieniędzy, tak? To idź spać. Nie zatrzymuję ciebie dłużej tutaj przed telewizorem, bo ja mam nadzieję, że przed telewizorem zebrały się bardzo odważne osoby, które chcą grać o pieniądze, które chcą się ze mną bawić. Chcesz się ze mną bawić? No to zapraszam do mojego programu. Zabawa zostanie sowicie wynagrodzona, ponieważ 500 zł oddam za jedną nazwę polskiego miasta. Jedną, jedyną nazwę. Czy znasz jakieś miasto polskie bez litery A? Ale szybciutko, nie możemy zbyt długo czekać. Nie mogę tyle czekać i przypominam, że padły już takie nazwy jak Sopot, Szczecin, Olsztyn, Bydgoszcz i Opole. Uwaga, za te miasta nie zapłacę. Nie zapłacę też za wsie i miasteczka. Muszę usłyszeć nazwę miasta. Zapłacę tylko i wyłącznie za nazwę miasta. 500 zł. 500. Czy ktoś się skusi na takie fajne pieniądze? Okazuje się, że tak. Halo, halo, dobry wieczór. Halo. Halo, halo. Witam cię serdecznie. Jaka jest twoja odpowiedź? Łódź. Łódź. Brawo, 500 zł trafia do ciebie. A uwaga, uwaga. Od razu powiem, że kolejna osoba zagra o 800 zł. O, to są dopiero pieniądze. Zapisujemy miasto Łódź. Łódź było 500. A teraz, uwaga, zobaczcie, co ja piszę na tablicy. 800 zł. 800 zł. Kolejna nazwa miasta bez litery A, miasta polskiego, będzie warta 800 zł. To jest prawie 1000 zł. To są już naprawdę ogromne pieniądze. O takie pieniądze dzisiaj jeszcze nie graliśmy. Jeżeli ty nie grałeś wcześniej z nami, ze mną, jeżeli tylko oglądałeś, zgadywałeś, patrzyłeś, podziwiałeś, jak grają inni, to chyba teraz nadszedł ten moment, ten czas, że warto się pokusić o spróbowanie swojego szczęścia, o spróbowanie trafienia do studia. Traf na otwartą linię. Jeżeli trafisz na otwartą linię, połączy cię ona bezpośrednio z moim studiem. Usłyszymy się, podasz mi odpowiedź i dostaniesz 800 zł. To jest prawie 1000 zł. Niektórzy na takie pieniądze muszą aż miesiąc pracować, a ty możesz je dostać od tak. Ale musisz znaleźć odpowiedź.